Konfiguracja kamery domowej Home jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć kamerę do prądu i poczekać na komunikat Waiting to connect. W międzyczasie ze sklepu Google Play lub App Store pobieramy aplikację eHome. Aplikacja jest darmowa, a link do jej pobrania znajduje się w opisie. Możemy także zeskanować kod QR widoczny na ekranie. Bardzo ważne! Przed uruchomieniem aplikacji należy połączyć telefon z siecią Wi-Fi, z której ma korzystać kamera. Kiedy uruchomimy aplikację, wybieramy region Europa i logujemy się na konto i. Możemy je utworzyć niezależnie lub skorzystać z szybkiego logowania z Facebookiem. Kiedy aplikacja zaloguje się na nasze konto, w prawym górnym rogu klikamy znak plusa, a następnie wybieramy nasz model kamery. W następnym kroku klikamy na przycisk potwierdzający gotowość kamery do połączenia, wpisujemy dane dostępowe do naszej sieci Wi-Fi i naciskamy Connect to Wi-Fi. Aplikacja wygeneruje kod QR dla kamery. Skanujemy go w sposób pokazany na filmie, kierując ekran naszego smartfona w stronę kamery na około 30 do 50 cm od soczewki. Kiedy usłyszymy komunikat o pomyślnym zeskanowaniu kodu, QR code scanned is successful. Klikamy Next. Należy poczekać około minuty na skonfigurowanie się kamery. Po tym czasie kamera oraz smartfon wypowie komunikat o poprawnym skonfigurowaniu naszego sprzętu. Na końcu stawiamy nasze urządzenie w dogodnym dla nas miejscu. Twoja kamera jest w pełni skonfigurowana i gotowa do użycia. Wystarczy teraz kliknąć na podgląd kamery i masz nad nią pełną kontrolę. Nawet jeśli po konfiguracji odłączymy kamerę od prądu, zapamięta ona nasze dane dostępowe i połączy się automatycznie z Wi-Fi po ponownym dostarczeniu zasilania. W razie pytań zapraszamy do zadawania ich w komentarzu pod filmem, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej i.pl. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowości związanych z aktualizacjami, a także akcji promocyjnych i innych poradników.